Półpaśliec jest chorobą wirusową wywołaną przez wirusa ospy wietrznej i półpaśca, który dotyczy osób, które przeszły już ospę wietrzną i wirus w okresie utajonym lokalizuje się w zwojach nerwowych, w komórkach układu nerwowego. Podczas sprzyjających warunków, stresu, spadku odporności, zmiany klimatu czy strefy czasowej dochodzi do aktywacji wirusa i pojawienia się charakterystycznych zmian skórnych, z reguły zajmujących jeden dermaton, czyli i po jednej stronie zmiany układające się wzdłuż przebiegu włókien nerwowych na skórze, mające charakter pęcherzyków wypełnionych treścią surowiczą i grudek obrzękowych, układających się w formę groniastą czy festonowatą. Zmiany często poprzedza ból, pieczenie obszaru skóry, który będzie zajęty przez zmiany chorobowe i często pacjenci zgłaszają się do lekarza najpierw z objawami bólu, a dopiero potem pojawiają się zmiany skórne. Typowy półpasiec leczony jest lekami miejscowymi wysuszającymi, przeciwwirusowymi plus lekami przeciwwirusowymi acyklowirem w wysokich dawkach 5 razy dziennie 800 mg. Często występują powikłania po leczeniu półpaścem, kiedy już nie ma zmian skórnych, a pozostaje nadal ból danej okolicy zajętej przez zmiany chorobowe i nazywamy to neuralgią popółpaścową, której leczeniem zajmują się neurolodzy. Czasem pojawia się nietypowa postać półpaśca. Może być to półpasiec krwotoczny, kiedy pęcherze są wypełnione treścią krwistą, zgorzelinowy, kiedy powstają w obrębie zmian chorobowych martwicze strupy, ze zwiszajcowaceniem, czyli z nadkażeniem bakteryjnym, kiedy jest narzut bakteryjny w obrębie zmian chorobowych, jak również półpasiec rozsiany, który pojawia się w obrębie skóry całego tułowia, skóry kończyn dolnych i z reguły dotyczy osób z dużymi brakami odporności albo leczonych lekami immunosupresyjnymi, które to leki powodują osłabienie układu odpornościowego. Jeżeli występuje nietypowa postać półpaśca, ciężka postać półpaśca, naszym obowiązkiem jest zlecenie badań kontrolnych pacjenta, żeby wykluczyć proces nowotworowy u niego, chorobę autoimmunologiczną, cukrzycę lub inne ciężkie choroby internistyczne, które mogą spowodować ciężką postać półpaśca. Ważne jest też, żeby szybko skonsultować pacjenta okulistycznie i laryngologicznie, jeżeli półpasiec dotyczy skóry twarzy. Jest wtedy niestety niebezpieczeństwo zajęcia rogówki, gdzie mogą powstać nadżerki w obrębie rogówki i wtórnie może powstać do ubytku pola widzenia oraz kiedy zajmuje ucho wewnętrzne i może dojść do powikłania, jakim jest niedosłuch po tej infekcji wirusowej.